Czas na spotkanie z naszymi kolejnymi dziś gośćmi. 19 minut po 11, a w naszym studiu Mariusz Nowak i Mirosław Zawadzki, organizatorzy trasy suwalsko-augustowskiej ekstremalnej drogi krzyżowej. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Suwalsko-augustowska ekstremalna droga krzyżowa, czyli? 44 km zmagań w odnajdywaniu siebie, przekraczaniu siebie. 44 to taka cyfra symboliczna. Symboliczna, zgodnie z wymaganiami ekstremalnej drogi krzyżowej. Kto był pomysłodawcą takiego przedsięwzięcia? Kilka lat temu znany skądinąd ksiądz Jacek Stryczek, organizator świątecznej paczki, zorganizował wokół siebie grupę młodych mężczyzn, później też młodych kobiet, którzy zapragnęli przekraczać siebie, dać siebie innych, umierać dla innych, umierać dla siebie, aby dać życie innym i dawać życie sobie. W tych czasach dawać siebie innym? Chyba nie ma innego wyjścia. Bo? Bo kim będziemy? 44 km nocą, dodajmy. Nocą. Spotykamy się gdzie, kiedy? Spotykamy się najwcześniej o godzinie 20, gdzie odbieramy pakiety startowe. O 21 dodajmy, że 7 kwietnia. Tak jest, 7 kwietnia oczywiście. Ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem. O 21.30 rozpoczyna się Eucharystia w konkatedrze świętego Aleksandra i następnie najpóźniej o godzinie 23.30 wyruszamy w trasę. Każdy indywidualnie sam podejmuje wyzwanie nocą. Idziemy w grupie czy indywidualnie? Indywidualnie. Droga krzyżowa, czyli kolejne stacje, gdzie zostaną rozlokowane, jak wygląda trasa? Najbardziej szczegółowa informacja jest umieszczona na www.edk.org.pl bądź na naszym Facebooku profilowym suwalki.edk. Z Suwałk do Augustowa ostępami tak naprawdę. Tak, będziemy przemieszczać się przez puszczę, drogami Puszczy Augustowskiej z parafii świętego Aleksandra w kierunku obwodnicy, następnie pod Dubówek, przejście pod obwodnicą, dalej w kierunku Józefowa, wejście w Puszczę i drogami Puszczy do świętego miejsca, gdzie przekroczymy Rozpudę, następnie wzdłuż Rozpudy do wsi Mazurki. W Mazurkach przekraczamy znowu drogę Augustów-Janówka, idziemy w kierunku drogi serwisowej obwodnicy Augustowa i tą drogą dochodzimy do granic miasta Augustowa, następnie ulica Glinki i dochodzimy do kapliczki Pana Jezusa Klęczącego, gdzie będzie zakończenie ekstremalnej drogi krzyżowej. Przyjmując zapisy, jak ludzie argumentują swoją chęć udziału w tej drodze krzyżowej? No jest też informacja, taka ankieta, skąd dowiedziałeś się o tej drodze krzyżowej. Informacje, które się tam pojawiają, są naprawdę różne. Jedni mają tę informację przekazywaną z ust do ust, inni dowiedzieli się o tym z internetu, jeszcze inni z różnego rodzaju materiałów reklamowych, banerów i w różny inny sposób. Ludzie potrzebują tego typu wyzwań. Ponad 26 tysięcy osób wzięło udział w ubiegłym roku w ekstremalnej wyprawie krzyżowej. Tak, w tym roku spodziewamy się, że ta liczba co najmniej podwoi się i ludzie oczekują w dzisiejszym świecie zagonionym, zagmatwanym. Jest wiele osób, które są pogubione, które nie do końca znajdują pewien może komfort bycia, uczestniczenia w życiu Kościoła, mają swego rodzaju różne zawody, gdzie zawiodły się na takich czy innych relacjach międzyludzkich, dlatego chcą w ciszy, w spokoju odnaleźć taką swoją prawdziwą relację z Panem Bogiem. Istnieje specjalna aplikacja również przygotowana na tę okazję. Tak jest. Zgadza się, do pobrania ze sklepu oczywiście Google Play, EDK 2017. Jest tam wszystko, co potrzebne, aby wyruszyć w trasę. Trasę oczywiście można przeżywać niekoniecznie tylko i wyłącznie 7 kwietnia. Trasa będzie dostępna cały rok. Wszelkie dane są właśnie w aplikacji oraz na stronie wspomnianej edk.org.pl. 14 stacji, każda w innych okolicznościach przyrody? Jak najbardziej.
Przy tworzeniu tej stacji staraliśmy się, przejeżdżając pierwszy raz tą stację, staraliśmy się wykorzystać, może to złe określenie, ale skorzystać z obecności przydrożnych krzyży, które istnieją, z kapliczek, które są już wkomponowane w nasz krajobraz, aby właśnie te często zapomniane miejsca, przydrożne krzyże znów ożyły, żeby ludzie wiedzieli, że takie miejsca są u nas. Jednocześnie przebieg trasy poprzez puszczę, gdzie mamy bezpośredni kontakt z taką w pełni żywą i dziką przyrodą, że może być nocą rodzić się jakiś strach, że jakieś zwierzę może czaić się w krzakach, czy cokolwiek innego, to też będzie jak gdyby podnosiło ten wymiar duchowy tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Powiedzieliśmy o skali uczestników w kraju. Ile dotąd macie zgłoszeń? 142 osoby na 2 godziny temu. Myślę, że to sporo. Ciekawe dane. A przed samym rajdem, przed samą trasą dojdą nowi? Dojdą Myślę, chętni? Że tak. Zazwyczaj jest taka praktyka, że część osób bądź nie zdąży się zapisać, bądź z różnych powodów po prostu nie zarejestruje się. Być może niektórzy nie używają internetu. Natomiast jest możliwe oczywiście, aby zapisały się właśnie o godzinie 20, pobrały wtedy pakiet startowy łącznie z mapą, z rozważaniami, z opaskami odblaskowymi, które zapewnią bezpieczeństwo na trasie. Pakiet startowy, czyli? Tak, jak powiedziałem. Rozważania drogi, ekstremalnej drogi krzyżowej, tudzież pisane przez ludzi ze Stowarzyszenia Wiosna, Męskiej Strony Rzeczywistości z Krakowa. Następnie mapa, która będzie dostępna do wydruku i także w wersji papierowej na miejscu. I gadżet w postaci opaski Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie oraz opaski odblaskowe. Jeżeli chodzi o te przekraczanie granic, częściej decydują się na udział w drodze krzyżowej, ekstremalnej drodze krzyżowej kobiety, mężczyźni? Tu chyba nie ma zasady i zarówno mężczyźni, jak również kobiety podejmują się tego wyzwania, gdyż jest to taka próba samego siebie. Idziemy pojedynczo. Nie można tego pomylić z pielgrzymką. To jest indywidualny przemarsz każdego z nas. Mamy poczuć to, co czuł Jezus Chrystus, kiedy uczestniczył w swojej drodze krzyżowej. Był sam opuszczony przez wszystkich, porzucony. Tak samo mamy poczuć się my. Zmęczenie, ból, odciski na nogach i tak dalej mają nam jak gdyby przybliżyć duchowość i w ten sposób skoncentrować całe przeżycia Wielkiego Postu i dać inny wymiar przeżywania świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. To wymiar duchowy, a ten fizyczny, taki prozaiczny, co zabieramy ze sobą tak naprawdę? Oprócz determinacji i chęci. Oprócz determinacji i chęci zabieramy ze sobą przede wszystkim światło, czyli lampkę, czołówkę czy inny rodzaj latarki. Na pewno jakiś mały zasób wody, termos, herbatą może być. Warto mieć też jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, bo nie wiemy, jaka będzie pogoda. I na pewno coś skoncentrowanego do zjedzenia, takiego, co będzie nas wzmacniało w czasie tej podróży. 7 kwietnia 44 km drogi twojego przełomu, jak mówi hasło. Dziękuję panom za spotkanie. Mariusz Nowak, Mirosław Zawadzki, organizatorzy trasy kolejnej, ekstremalnej, tym razem Suwalsko-Augustowskiej Drogi Krzyżowej, byli państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio 1.